Każdy z nas zna ten moment, kiedy po długim, męczącym dniu nie marzy już o niczym innym, jak tylko położyć się lub pozwolić stopom odpocząć, układając nogi na podnóżku. W końcu to twoje nogi latami noszą twój ciężar i to one na końcu cierpią z powodu ciągłego chodzenia lub stania przez cały dzień. Zmęczenie nóg to dość powszechna dolegliwość, ale w niektórych przypadkach może znacznie obniżać komfort życia. Problem ten dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bo przecież każdy z nas może cierpieć z powodu przemęczenia, ale jak się okazuje, kobiety zwykle cierpią bardziej niż mężczyźni. Główną przyczyną poczucia zmęczonych nóg są problemy z krążeniem. Oznacza to, że twoja krew nie wraca do twojego serca, ponieważ cyrkulacja utknęła wokół łydek lub kostek. Kiedy twoje nogi są zmęczone, możesz mieć wrażenie, że dosłownie czujesz ich ciężar. Możesz także odczuwać podobne zmęczenie, skurcze, swędzenie albo mieć uczucie, że w twoje stopy wbijają się igły lub szpilki. Jest jednak kilka metod, które pomogą ci zapobiec temu problemowi, a oto kilka wskazówek. Unikaj spędzania zbyt długiego czasu, nie zmieniając pozycji. Jeśli cały dzień w pracy stoisz lub siedzisz, raz na jakiś czas spróbuj zmienić swoją pozycję. Możesz również wypróbować kilka prostych ćwiczeń, jak na przykład zdejmowanie butów, rozciąganie i rozpościeranie palców u stóp. Możesz również unosić nogi. Staraj się od czasu do czasu unosić nogi, żeby pomóc w ich cyrkulacji, a jeśli nie masz takiej możliwości w pracy, podtrzymaj je w górze zaraz po powrocie do domu. Nie wystawiać ich na działanie wysokiej temperatury. Unikaj spędzania długich godzin na palącym słońcu, noszenia obcisłych, parzących ubrań i materiałów oraz brania gorących kąpieli. Stały kontakt z ciepłem może pogorszyć problem. Nie pić alkoholu i nie palić papierosów. Napoje alkoholowe spożywane w nadmiernych ilościach powodują rozszerzanie i zwężanie się tętnic, co może powodować ich zatykanie. Alkohol znacznie wpływa również na ryzyko występowania opuchlizny. Tak samo papierosy zmieniają przepuszczalność żył i zagrażają zdrowiu tętnic. Zrzucić parę kilogramów. Kilka dodatkowych kilogramów, które twoje nogi muszą nosić, znacznie pogarszają problem przemęczonych nóg. Jeśli cierpisz na otyłość, bardzo zachęcam do choćby próby zastosowania zdrowej diety bogatej w warzywa i owoce, choć pierwszym krokiem zawsze jest spożywanie dużej ilości wody. To pomoże ci nie czuć tak silnego zmęczenia i poprawić ogólny stan twojego zdrowia. W celu złagodzenia stresu i dyskomfortu odczuwanego w obrębie nóg przedstawię Wam dziś świetny przepis, który sprawi, że będziesz się czuł jak w domowym spa. Do wykonania przepisu będziesz potrzebował 7 litrów gorącej wody, jednej szklanki soli Epsom, 2 łyżek oliwy z oliwek, 5 kropli olejku miętowego, jednej szklanki miętowej herbaty, jednej szklanki soku z cytryny i kilka plasterków cytryny. Wystarczy zanurzyć stopy w tej mieszaninie na około 15 minut, po czym masować je przy użyciu skrabu lub soli tak, aby pozbyć się martwego naskórka. Ta silna mieszanka rozluźni twoje stopy i poprawi krążenie. Wypróbuj ten przepis i powiedz nam, co myślisz. Dziękujemy za wszystkie odwiedziny naszego kanału. Zapraszamy również do zapisania się do naszego newslettera i odwiedzenia strony internetowej www.projektnatura24.pl. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.